Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i muszę oczywiście wyłączyć dźwięk w telefonie, bo jak zwykle jestem dobrze przygotowany do nagrywania materiałów. A moi drodzy, jakich materiałów dzisiaj ponagrywamy? Ano, dzisiaj jest sobota. Nie wiem, czy będę nagrywał dzisiaj do przodu, też na niedzielę się to jeszcze zobaczę, jak będę z czasem. Obawiam się, że powinienem nagrać chociaż jeden odcinek jeszcze niedzielę, więc przede mną co najmniej 3 odcinki Heroesów. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie troszkę więcej może gadali na początku, więc cóż. Jeśli ktoś straci na tym gameplayu, bardzo mi przykro, ale bardzo mi się spodobało ostatnio, że im więcej jakby mamy tego dialogu, tym tych komentarzy jest więcej, ja to czytam i to jest naprawdę budujące. Więc cóż, dzisiaj będzie kilka tematów do poruszenia, ale to będę ruszał pewnie w dalszej części odcinka. Może na początek tylko zaznaczę wam, możecie sobie zostawić komentarze. Chciałbym wam zapytać, orientacyjnie oczywiście, nie mówiąc tutaj o lekturach szkolnych i tak dalej, jak często czytacie książki? Bo ten temat rozwinę troszkę później, jak dużo czytacie książek, nie wiem, w roku i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest zmienne pewnie, tak, bo pewnie w niektórych okresach czyta się więcej czy mniej. Postaram się do tego wrócić dalej w dalszej części materiału, ale możecie po prostu teraz rzucić koment w sekcji poniżej. Jeżeli już wrzucacie, to możecie też zostawić łapę w górę, a my, słuchajcie, lecimy. Ostrze Armagedonu, misja druga, albo pierwsza, bo wybraliśmy akurat pierwszą misję Gelu. Misja nazywa się Szarża Katarzyny. Katarzyna musi pokonać wrogów, inaczej Erafie zaleje fala zła i śmierć przekreśli wszystkie nadzieje na zwycięstwo dobra. Katarzyna może osiągnąć 18 poziom doświadczenia, a jej doświadczenie i umiejętności oraz zaklęcia przejdą do następnego scenariusza, czyli trzeba rozwinąć Katarzynę. Coś mamy. Siły Folu napierają na granicę Erafii. Królowa Katarzyna zdecydowała się osobiście zatrzymać nadciągającą falę wrogich wojsk, umacniając granicę do czasu przybycia wsparcia. Katarzyna musi utrzymać pozycję za wszelką cenę. Okay. Do wyboru mamy gryfy, łucznicy, pikinierzy. Chyba pikinierzy. Pewnie też nie będzie filmiku, ale lecimy. O, dokładnie. Nie doceniałem siły determinacji mojego przeciwnika. Podczas wojen domowych mało uwagi poświęcałem Kriganom. Teraz walczą z zapałem, jakiego po nich się nie spodziewałem ani ja, ani Roland. Wycofałem większość moich wojsk z granicy Erafii. Między nami i Kriganami leży teraz Dolina Moss, jedna z najpiękniejszych w Erafii. To doskonały punkt strategiczny. Jeśli tylko uda mi się ją powstrzymać, będę w stanie zamknąć granicę. I nie doczytałem do końca, więc spauzujcie sobie film, wróćcie. Doczytacie. Już na samym początku najazdu siły Eofolu spotykasz elitarną jednostkę Kriegan, znaną jako Pięśnie Świętej Mocy. Ten zaprawiony w boju regimenty z łatwością wyparły się w granicę Erafii i pro dalej w głąb kraju. To tu, na spornej ziemi, leżącej między Erafią a Eofolem, musisz zmieścić swoje siły i stawić czoła wrogowi. Masz zamiar okopać się i czekać na wsparcie. Jesteś ostatnią nadzieją Erafii. Jeśli zawiedziesz lub co gorsza zginiesz, Erafia na zawsze pogrąży się w pustce i rozpaczy pod jarzmem wiecznej ciemności. Niech błogosławieństwo Świątyni Światła będzie z tobą i tymi, którzy służą pod twoją komendą. Fajne wiązanie. W Might and Magic 8 była Świątynia Światła. Ona tam walczyła ze Świątynią Mroku, czyli bardziej z nekromantami. Ale to bliżej już do Shadow of Death'a, prawda? Okej, mamy Szorsze, mamy Czuberta, mamy Katrinkę. Katrinka to jest 12 poziom. Jak mi podejdą dobre umiejętności magiczne, to spoko. Bo potrzeba tutaj mądrości. magia ziemia, magia powietrza. Nadal jesteśmy bez ataku i bez obrony wtedy. Okej. Okay. Czubert. Szorsza. Masz co z miecznikami? Aha, ty masz to samo co Szorsza pewnie. No dobrze, zamki. Miło z twojej strony. No nie mam tam portalu niestety. Znaczy, ja to i tak się tych czarów za dużo to nie nauczę, ale... no właśnie. Tutaj mamy setkę kuszników. A co to za zamek jest? Marshall Stone. I Czubert. O. A ty masz? Mieczniuków. Dobra. Zacząłbym od tego. Trochę pieniędzy wybomblujemy na to. Zrobiłbym tak. Nie kupiłem książki czarów, to wiem. Mamy archery, więc te nasze strzałki biją troszkę mocniej niż moglibyśmy się spodziewać. Ale jazda, słuchajcie, daje radę spokojnie. 760 widzę, że mniej więcej mogę wrzucić obrażeń. Okej. Okay. Miło z twojej strony. Kopalnia złota jakaś na horyzoncie. Nawet nie rób tego. Wiesz co?
zrób tak. Wiem, że się sproję z całego hajsu, ale i tak uważam, że to jest dobra decyzja. Dobra, mamy coś w wizji. Tartak, tartak, kopalnia złota dwie. Ja mam, pamiętajcie też, że bardzo przyzwoity dochód z powodu... No właśnie, mistrza finansów dwa razy. Magia wody w zamku. To jest coś, co już jest warte rozważenia. Myślę, że do tego stopnia, że będę to brał. Teraz ty, przyjaciółko. Mogłabyś ulepszyć wojsko, choć trochę. Tyle starczy? Jaka jest różnica? 50 na łepytynę. 350. Jeszcze braknie. Chyba jeden kamień zamień. Może tak. Dobra, mamy trochę więcej wizji. Mnóstwo i frytów, to już może być problem. Widzicie to cudo? Brakuje jeszcze jednego elementu i mamy... To nie było najprzydatniejsze rzeczy na świecie. Okej, oponent. Blisko, bardzo. I chyba nawet z niebronionym podejściem. Tu są diaboły. Pogońmy chowańcę jeszcze. Myślę, że spokojnie mogę strzelać w was. Bo wjedziesz mi prosto w szarże. Ale bezpieczeństwa, przywalmy konnicę. Negatywnych skutków morale się nie obawiam, więc... Wybombluj się hajsem. Są ładne artefakty. Chętnie je zdobędę. Dobra, ty sobie z nim poradzisz. A ty iść pozamiataj. Ładne obrażenie. To fajnie. Nie sądzę, żebym jakoś bardzo chciał. Targowiska tu brakuje. No, tylko portalu chwały w tu w sumie. Tutaj areny walk. Cytadela. Może być przydatne. Tam były wrota żywiołów? Tak. W istocie. Tutaj siwo. Co zrobimy? Serio? Takie dobre artefakty? No bez sensu, trzeba było tamtego strzelać. Dobra, starczyło. Bustuj staty. Przyjacielu. Mnóstwo magogów do zrobienia są. Modlujmy dziadostwo. Ten ich pozamiata zaraz. Latuj. Dobrze. Niestety te pasjonujące bitwy musimy porozgrywać. Czas od czasu. Dobra. Tędy wracaj. Kończmy turę. Ten front może być najtrudniejszy, te południe.
Za stówę przywalisz aż. Kurde, nie słabo. A, jeden. Nie strata. Dobra. Nie tak. Dobrze. Katrinka? Mrowie. Co ja zrobię? Nie wyrównałem kuszników z tego co widzę. No powinienem był. Może grosze, ale... Czasami bywa przydatne. Dobra, słuchajcie, bo 10 minut mija, ja sobie gadam o grze. Dlaczego chciałem o książkach powiedzieć? Dlaczego chciałem? Ano dlatego, że ostatnio miałem straszliwy problem. Zapytacie jaki? Ano mój problem jest taki, że nie mam czego czytać do snu ostatnio. Mam całą pieprzoną szafkę tutaj zaraz wielką. Mam praktycznie wszystko tam przeczytane. Mam kolosalny problem z tym, że nie mam czego czytać, a ja po prostu nie potrafię wręcz usnąć, jeśli nie mam dobrej książki. I to jest straszliwy mój problem. Jak czytam, w pizdę i jeszcze trochę, naprawdę. Zaufajcie mi. I cholernie nad tym ubolewam, że nie mam czego czytać. I tutaj mój cały dylemat ostatnimi czasy polega. Dobra. O, wy jesteście odporni na to. Ciekawe. Za 50, za 30. Coś wam to zrobi? Specjalnie. Zrób taki przejazd. Przynajmniej jednego mniej. To zaboli. To też zaboli troszeczkę. Odblokuj tego. I zwejtuj. I tu ostrzelamy. Nie będzie, że zaawansowana magia wody, fajnie, zrównajmy was, nawet przyzwoicie. Mam kolosalny z tym problem, ja praktycznie latami czytałem masę książek, bo uwielbiam czytać i jeżeli nie czytacie, to wam polecam ten styl życia, bo książki są zajebiste w opór, mega nas rozwijają, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że książki są w cholerę rozwijające. Jeśli ktoś by zapytał, jaka jest moja ulubiona, chyba nawet kiedyś o tym mówiłem. Zbrodnia i kara, słuchajcie. Była to lektura szkolna, jeżeli macie jako lektury szkolną, to naprawdę nie olewajcie, bo jest zajebiste. Zajebiste w opór. Co ja w ogóle odblokowałem tą Katrinkę, bijąc się z tymi ifrytami, bo nie pamiętam, czy zwróciłem na to uwagę. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Myślę, że możesz gnać. Bardzo fajnie. 17 to chyba ten Rozora. Chyba. No nie za bardzo. No to czwórka jeszcze będzie. Nawet nie ma potrzeby takiej. Mam kawalerię po prostu. A, ja po prostu odblokowałem kopalnię, co? Nie powiedziałbym, że to była najmądrzejsza decyzja, jaką mi się w życiu udało podjąć. No nie będzie. Nie będzie, że tak. I oddajmy turę. Do czego obozu wbiegł zdyszany zwiadowca, przynoszę z wiadomość. Nisko skłonił się już za tobą i wręczył ci pergamin od generała Morgana Kendalla. Gdy zwój wypadał z jego drżących palców w twoje dłonie, jego czoło sperlił pot, nie przynosił dobrych wieści. Moja królowo, z przykrością dowodzę, że siły ciemności Zaufolu przydarły się przez nasze wschodnie linie. Zawiodłem cię, ale przysięgam ci na grób twojego ukochanego i to, że zabiorę rozproszone oddziały obrony Stedwick przed tymi bestiami. Morgan. Morgan Freeman. Skocz tutaj. Lepsz co się da. Tu chcę zrobić zamek, na który mnie nie stać. Ale zaraz będzie mnie stać. Tu? Okej. Już mnie stać. Taką ciekawostkę zaraz wam podrzucę jeszcze. No to za momencik. Za sekundę. Tylko za dużo wątków chcę poruszyć. Wiecie, mam ten problem, że czasami chcę za dużo mądrych rzeczy powiedzieć i wychodzi to głupio. Zrób tak. Książkę ty masz? Nie masz. To kupimy ci. Kurde. Nie lubię tracić wątku. Nie lubię, jak moja głowa przestaje działać, jak chciałbym, żeby działała. Powinna działać troszkę lepiej. No dobra, trudno. Nie zbierzesz was. Dobra, zróbmy dalsze ruchy. Po co ja tutaj chcę iść? Nie wiem po co. Podskocz jeszcze tutaj szybciocha. Pogoń diabły. Witaj, wasza wysokość, znaczy diabeł. Król Lucyfer pragnie wyrazić wdzięczność za odegranie niewielkiej rulki w czasie jego walki i objęcie tronu. Pragnie też na twym grobie złożyć wyrazy szacunku za pomoc w wyróżnieniu jego rodu. Z tymi słowami grupa diabłów rusza do gwałtownego ataku. O nie, arcyszatany. Czy już widzisz kształt drzew?
A czy rozróżniasz ptaków śpiew? Czarna mewa goni białą mewę. Męczkę, gdzie ten kawałek. Szatan Szatana się nazywa. Bardzo dobry, polecam. Horda diabłów. Niech tędy nie przejdzie, bla 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 bla. Gadanie. No nic, jak straciłem wątek, to przejdę do następnego. Może po prostu popiszcie wy w komentarzach, jakie wam się książki najfajniejsze trafiły w życiu. Możecie zedytować te, o które prosiłem na początku. Ewentualnie mi coś polecić dobrego, co mogę sobie podrzucić do czytania. Ja czytam praktycznie wszystko. Ostatnio przekopywałem się przez Jalona. To są generalnie, z tego co wiem, to są generalnie dosyć fachowa literatura w kontekście psychoterapii, psychologii w ogóle. O Jezu, co ja zrobiłem? To było niemądre. A dobra, nic się nie stało. Tylko to w takim beletrystycznym wydaniu, że jakby mamy dużo więcej takiego powieściopisarstwa tam, o tak. Naszej pieczy powierzono bezpieczeństwo błogosławionych wrót żywiołu. Wejdź, jeśli się ośmieisz. To święta dolina, nie pozwolimy na najmniejsze zakłócenie spokoju. Wpuścimy cię tylko wówczas, gdy uznamy, że na to zasługujesz. Kurwa, mordo. Jest proste, że zasługuje. Ale się ustawiłem dobrze. Niech to pies. Ale mamy zamek. Miło. To jest dosyć groźne. Nie ukrywam. Oddajmy turę. Dobra, nie jedzie na mnie. To jest plus. Odblokuj to. Na tle okrytego zmierzchem nieba wyzywająco jaśnienie wzniosła cytadela. Zbliżasz się do jej bram, ogarnie cię poczucie nadziei, a jednocześnie podziwu. W tym momencie pojawiają się zwiadowcy z forpoczty twojej armii, by donieść o pojawieniu się istot dawno już niewidzianych w Rafii. Stoją na murach gotowe do ataku, wydają się unikać obcych, a jednak są gotowe do walki. Czy jest coś, o czym nie wiesz? Jedyny sposób, by się dowiedzieć, to ruszyć naprzód. Nie macie zamku. No niech to pies. Czemu jesteście tacy szybcy? Niepotrzebnie zupełnie. Może zaboleć. Tak bardzo. Rozumiem, że blind na was nie zadziała, nie? O nie! Wiecie co? To jest żenujące, ale muszę to zrobić. Właśnie, to jest swoją drogą dobry moment, żebyśmy zapytali się, dlaczego ja na przykład sobie wczytuję gry. Bo przecież, o Jezu Ignacy, tu jest Lamerski, opierdolę, jak masz przegrać, to lepiej przegraj i tyle. Czemu to robię? Ale dlatego, że gdybym nie wczytywał, to wszystkie tego typu decyzje rzutowałyby najprawdopodobniej powtarzanie przeze mnie kampanii. W momencie, kiedy gralibyście sobie na singlu, najzwyczajniej w świecie zrobilibyście to samo, niestety robię to na nagraniu, przez co jest to automatycznie dużo bardziej kontrowersyjne i wygląda najczęściej dosyć źle. Ale wychodzę z takiego założenia, że staram się dostarczyć wam jakiś tam sposób rozrywkę, a w momencie, kiedy po prostu najzwyczajniej w świecie lamisz, no to tej rozrywki za dużo to nie dostarczysz, nie? Bo najzwyczajniej w świecie po prostu ludzie będą musieli oglądać, jak 300 raz powtarzasz jakąś misję czy coś takiego. Stąd też wychodzę z założenia, że po prostu wczytanie w takiej sytuacji jest dużo, dużo szybsze. To było po prostu bardzo błędne określenie przeze mnie zagrożenia i ryzyka, jakie niosło się z tym atakiem. Nie doceniłem zupełnie tam siły jednostek. I normalnych sytuacji poniósłbym za to karę, po prostu tracąc tego bohatera i tracąc tę armię i tracąc pozycję w tym regionie. Tak by to wyglądało. No i cóż, no niestety, można się albo z tym godzić, albo nie. Może ci się to nie podobać lub nie. Lecz niestety, jest jak jest. Jeśli chcę dostarczyć jakiś tam materiał, który da się w miarę oglądać i nie będę go ciął 300 razy, no to niestety tak to trzeba robić. To ulepszy kasztę. Miło z twojej strony. Okej. Okay. Ja pierdolę. Samo dobro po prostu. Gdzieś to zwiało tym swoim bohaterem, to nie wiem. Dobra. Fajnie, mnichów wziąłeś. To też dobrze. Odblokuj chowańce tutaj, jakieś złota się widzę walają na ziemi. Gogi pogonimy. Już akurat problemu sprawiać nie powinny za dużego. Jakąś setkę mu przyrżni przez głupi ryj. Dobra, teraz to już nic nie zrobił. To specjalnie. Dobrze. Mistrz finansów, jak najbardziej. Dawaj was, horda gogów powiadać.
Ile mamy spell powera? 9. Światy ludzie. To morduj. Dobra, podaliśmy sobie. Wiem, że to nie było za blisko. Mogło być. Potrzebnie może. No właśnie, jeszcze mi się przypomniał wątek, co chciałem wam wcześniej powiedzieć. O! Czemu tak bardzo była broniona kopalnia kryształów tutaj? Bo w wersji Armageddon's Blade anioły kosztowały kryształy w rekrutacji. Stąd też pewnie została nałożona na nie taka bonusowa nakładka. Taka o, w ramach krotochwili wam mogę podrzucić. Ze starszych wersji Heroesów. To już zwiewasz. W sumie ciężko się było spodziewać czegoś innego. Dobra, mnóstwo chochloków. Weź to rozsmaruj. Dobrze. Brawo. Przyspieszenie, miło. Nie miałem, o dziwo. Co tutaj mamy? Anioły by trzeba zmontować. Anioły, tu. 20 tysięcy golda. Znów pojawia się w twoim obozie posłaniec z listem opatrzonym pieczęcią generała Morgana Kendalla. Odbierasz pismo z rąk posłańca, łamiesz pieczęć, rozwijasz zwój i szybko czytasz wiadomość. Błagam o wybaczenie pani, lecz muszę przekazać ci złe wieści. Byłem ostatnim świadkiem niesamowitych wydarzeń. Nagle z powietrza wyłoniło się miasto przy dziwnej architekturze. Dachy budynku wyglądały niczym bulwy tulipanu wykonane z brązu. Między nimi dostrzegłem mnogość wielobarwnych namiotów, a u jego murów żywiołaki wszelkich gatunków. Później widziałem jeszcze kilka takich miast rozsianych po kraju. Nie znam ich pochodzenia. Nie wiem też, czy są nam przyjazne czy wrogie. Być może uda się je przyciągnąć na naszą stronę, ale może też będziemy musieli z nimi walczyć. Nie wierzę, by ktoś mógł pozostać teraz przez dłuższy czas neutralny. Też nie wierzę. O, kunie przyjechały. A dupnij go. Mogę strzelić czarem w sumie, nie? Teraz się zastanowiłem nad tym. Czubert. Weź kunie. Dobra. Miło z twojej strony. Dobra. Kafrinka. Blokuj zamek, zawsze więcej dochodu. To było ten tekst chyba, nie? Albo nie było, bo był pod tamtym. Nie będzie. Pozamiatamy tym samym. Wow. Tylko magiczna uczelnia tu jest. No, skądinąd chętnie bym wykorzystał. Biorąc magię ziemi. Chyba tu już wygląda, że jest czysto. No poza tym oczywiście. Z taką prostą walką nie będzie. Ja chciałem anioły. Czego mi brakuje do anioła? Hajsu. Luz. Dobra. Są anioły. Pilcik, oddajmy turę. Wróg coś bardzo... Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale upasywnił się. Stał się bardziej pasywny. O, to jest dobre słowo. Tak, ja bym chciał to zrobić. I tak chciałbym magię ziemi. Horda żywiołaków. Luzik. Są twarde. W sumie tego się tylko trzeba bać tak w dużej mierze. I w niego trzeba całą salwę skierować. Dobra, ciebie rozsmarujemy. Odleć tu. Żeby kawaleria miała czystą szarżę. Przeżył. To tego akurat nie negowałem, że tak też będzie. Ale spokojnie. Dobrze. No blokujmy sobie tutaj kolejną kopalnię. Zawsze jest mi miło mieć odblokowane. Dobrze. Nikomu to nie wadzi. Magogi. O, zabolało.
Może jednego zabiją. Nawet nie. O Jezu, spell power widzę, że na wysokim poziomie. O propsy. Jeszcze moje pozycjonowanie też zasługuje na oddzielne słowo. Już możemy sobie to darować. Ty rekrutowałem się? Nie, nie rekrutowałem. W sensie tych, tylko tych niszków tam próbowałem zrobić. W kilku miejscach chcę się zrekrutować. Zacznijmy od ciebie, bo ty jesteś dużo, dużo słabszy. Wszystko się udało, ładnie. No tak, tego nie pogonisz, ale... No, hordy żywiołków ziemi też możesz mieć problemy. Dobra, jedźmy Katrinką. Weźmy pieniędzy. Dusznicy. Walczą! Jejku. Kompletnie niepotrzebnie. Niestety. To jest siwo. Podzielmy. Dobrze. Teraz ty. Od ciebie to zacznijmy od ulepszeń. Zresztą ty i tak musisz turę zaczekać, bo ten przyjaciel, jeśli się nie mylę, miał niezregenerowaną do końca manę, więc zależy mi na tym, żeby jednak zaczekał tę chwilkę. Dobra. To jest czysto. Odblokujmy sobie jeszcze tutaj kusznioków. Chętnie bym zrobił to jeszcze. No ty możesz mieć z tym problem, więc... Chociaż... Chociaż... Może nie będzie aż tak źle. A może będzie. No dobra, zobaczymy. Ładnie. No dawaj. Ładnie. Widzisz, i ty możesz. Dobra, Czubert do środka. Rekrutacjon. O, nie ulepszyłem gryfów. Niepotrzebnie. Powinienem był to zrobić. Przez co nie mam gryfów teraz w armii. Dobra. Pogoń te magogi. Weź tak po kontrolnym strzale na ryj. Dobra. Aha, bo te grupy nie są bardzo równe. Żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie są. Warto by je trochę wyrównać. Że działają ciupkę lepiej. Ale mamy długi odcinek, więc myślę, że to już możemy zakończyć, więc zapraszam na kolejny dzisiaj. No i co? Ja bym inaczej byliście wy. A to był Heroes 3 Armageddon's Blade. Czekam na wasze komentarze w takim razie. Widzimy się, mam nadzieję, że w przyszłym materiale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.